No, jest sobota rano, już dziś na ziemi dziadowickiej pierwsze kartofliskowe mistrzostwa świata w udawaniu gry w piłkę. Bardzo poważne zawody, jeszcze kilka godzin temu odbywały się treningi. Ja na przykład udałem się do klubu kawiarni Ulubiona na uroczystą kolację, podczas której zespół ETV Warszawa, czyli jeden z uczestników mistrzostw świata, zaprezentował światu swój nowy trykot, który jest efektem wielkiej współpracy zespołu ETV z barem Ulubiona. I to chyba jeden z poważniejszych deali w historii polskiej piłki. Co wam dali? Nadruk na koszulki i flaszkę za wygranie, czyli praktycznie nic. No dobra, ruszamy. Jo! Już nie ma dzikich plaż. No już na miejscu, w centrum handlowym Bibianna. To pan sołtys od razu mi powie, jak przekonać ludzi, żeby przyjeżdżali do Bibianny na wakacje. Mogę tam zajrzeć z kamerą do bagażnika. Dobre mistrzostwa będą. Na 15 minut początek turnieju. 10 drużyn wystartuje w zawodach. Każdy z każdym. My też gramy. No i co się okazało, że pierwszy mecz, mecz otwarcia, to gramy z ETV. Dzień dobry. Dawno się nie widzieliśmy. Dawno się nie widzieliśmy. Przyjechaliśmy w bardzo silnym składzie, jest nas czterech. Reszta niestety jest niedysponowana, nie wytrzymała trudów obozu przygotowawczego. Gramy po sześciu. Weźmiemy kogoś. No dobra, czyli za 5 minut gramy. Za 5 minut gramy. Idę zmienić buty i dopić piwko. No ja jeszcze nie otworzyłem. Można zaczynać. Za Mundial. To nie jest Romian. Co tam jest na plecach napisane? Jak ja nie? Znam Romiana i on nie wygląda tak. Zmieniłem się. Starzej. Ale przez jedną noc? Jak Boga kocham. Która to wasza bramka, do której strzelacie? A, tam gdzie stoi Emil. Tam gdzie Emil stoi. O, dobrze wyskoczył. Kurwa! A co, już koniec? Koniec, tak. Już? No i świetny wynik, zespoły na poziomie, więc spotkanie zakończone wynikiem 0-0. Czy to czas na pana kwestię? Lepszy remis niż w dupę penis. Przez siebie żeśmy nie wygrali. Najlepszą akcję zrobiłem. Z różnego, jak ci podętów piłkę nie trafiłeś. I myśmy im nie strzeliłeś. Beznadziejnie podałeś. No, nie, beznadziejnie strzeliłeś. Się znają na piłce w tej wyborczej. Dobrze poszedłem. Nie z wyborczej, tylko z podpłem. Wszystkim u Dobrody pływa do tego. Odezwał się ten, co wyborczej wywiadu dał. A z jakiej okazji są wywiady robili? Z okazji Dnia Homoseksualistów. No właśnie, ETV gra kolejne spotkanie. Jak ci idzie na tej bramce? No chodź tu, kurwa, się wypowiesz. Dobra, teraz mówię. No to jak ci idzie? Dasz radę, Emil, spokojnie, no kurwa, mówiłem! Nie do pokonania ten bramkarz. No kurwa! No i jak my mieliśmy z nimi wygrać? Dasz radę, Emil, spokojnie, nie są groźni w ogóle. Nie strzelajcie! Nie do pokonania. Poszło! Ile jest w ogóle? Przegrywacie? A skąd pani to ma? Pana? Są też różowe, żółte i niebieskie. Ale piwo pytałem. No, już za chwilę kolejny mecz. Wielkie derby internetu. Gramy z futrolem. To podobno jakiś kanał na YouTubie. Idę was podsłuchać, bo zaraz gramy. Napierdalaj, kurwa, długą, nie filozofuj tutaj. Napierdalaj, biegasz. A wy macie takiego bramkarza, czy ten? No bramkarz, no kurwa. Jesteś takim bramkarzem, czy takim wiesz? Takim wiesz. Taki, w pierwszym meczu zremisowali 2-2. A rezerwie? Wielkie derby internetu, futro na rezerwie. Kartofliska. Ja też na rezerwie. To jest Asów się trzyma, wiesz, w rękawie. Na podmęczonego rywala, tak? Oczywiście, że tak. Czas odciąg. Ekstra. Ja też wchodzę na podmęczonego rywala, tylko powiecie, kiedy już macie tam, wiesz. Kiedy jesteście podmęczeni. Dajcie znać. Ja to już na przykład. Możesz wchodzić. O kurde. Radosław, co to było? Strzelamy zajebiście. Oli! Zabił człowieka. Macie Tarchomin i Retro Bibianno. Junior! Ten pasek pod rzeką biega, kurwa, ty! Jaką kurwa biega? Całe. Ja pierdolę, że ma kolana aż po tamę. O, ale... Kurwa! Za mało przegraliśmy. Co to jest 0-1?
pierwszy miecz od dwie szczeliście, a teraz to jedno. To znajomość. A widzisz? Wy ile masz już bilans strzelecki na tym turnieju, jak idzie? No kurwa, zobacz, no a potem taki kurwa na boisku nie, w ogóle nie potrafi się odnaleźć. No, za chwilę trzecie spotkanie, ale po raz pierwszy na tym drugim boisku lepszym. No to boisko jest krzywe. Trzeci mecz, naszym przeciwnikiem będzie FC Zapchaj Dziura. Jak się zespół FC Zapchaj Dziura zgłaszał, to się pytali o wymiar bramek, bo nie wiedzieli, czy postawić wysokiego, czy grubego. Taki mieli problem. Jaki powinien stać na tych bramkach? Gruby czy wysoki? Gruby. Następnym razem weźmiemy jakiegoś grubego bramkarza. Panie kierowniku, na Zapchaj Dziurę do pierwszego zapraszamy. W pierwszym składzie, panie kierowniku. Zmiana. Dawaj, dawaj. Jak? Wy jesteście Zapchaj Dziura? Tak. Jak wam do tej pory poszło? Dwa mecze wygrane po 1-0. No to co wy za Zapchaj Dziura jesteście? Kurwa, trzeci mecz i zero z przodu. Kto tam z przodu się kręci, kurwa? Konrad? Zobaczcie, zobaczcie na niego i powiedzcie, czy ten człowiek może strzelać gole. Dziękuję. Już za chwilę kolejna okazja do rehabilitacji. Mecz z Dragonem Dzierzbin. Wy coś gracie, czy tak tylko groźnie brzmicie? Nie, gramy. Od 2005 roku i dopiero pierwszy raz o nas słychać. Wy jesteście nieźli w tej B-klasie. Z taką opinią się jeszcze nie spotkaliśmy. Wodka bardzo droga jest, Dragon jest. Oblałam się tym piwem, po nodze mi ciekło. O kurwa! Pierdolę to. No nieźle. Czwarty mecz. Zero goli. Tak, i znowu. Jest bez strzelania goli sport. Piwo ze słomeczką dla Radka. Ale było blisko. Dziękuję, no. Ostatnia, kurde. Dobra, pojawia się wreszcie plan jakiś na ten turniej. Strzelić jedną bramkę. No jesteśmy już prawie w połowie, więc czas na pierwsze podsumowania. Też ani jednej bramki nie strzeliście? Nie. A po co, nie? A po co? No. Ale padł pomysł, żeby strzelec bramki, jak ktoś strzela bramkę, żeby napierdalał 50 bombek. Żeby mu głupie pomysły znowu do głowy nie przychodziły. Ja sprawdzić, jak idzie faworytom. Coco Jumbo. To jest. Jak wam idzie? Ale faworytami byliście. Dobrze, dobrze. Ale już jesteśmy. Po przerwie na grochówę. Ile było piw? Teraz z wami gramy, tak? Z Retro Bibianna. Retro Bibianna. I co wy sobą reprezentujecie? To co wy? Nic. Na piąty mecz, czas na piąty mecz bez gola. Woda się robi na mecz. Yeah! Standardowo. Zero z przodu, z tyłu zawsze coś wpadnie. Kurde, na kibel chyba potrzebuję. A to mam zaraz chodzić. To wejdziesz, najwyżej jest zestrasz się na boisku. I tak gówno, i tak gówno gramy, więc co za różnica. No, na to mąc. O, jak jedziesz, jedziesz. Jak Krzysztof. Patrz, patrz. No i po grochówce od razu. 1-1. Po raz pierwszy ruszyłem dupą i podbiegłem pod narożnik. No. Kurwa. Aj, aj, aj. Tak stwierdziłem, że może być warto w tej sytuacji. No. Najlepszy był ten gość, który nagrywał obok mnie i powiedział: aj, tak idę, bo żadnej bramki nie strzelicie, nic nie przegapię. Tylko odszedł i strzeliliście. A to był futrol. Nie wiem, jak to się zwie. To był futrol. Taki znawca futbolu. No i się nieco pogoda zmieniła. Zaczęło lać. A to może być nasza szansa. Gramy z Jadwiżańskim teraz. To może zrobimy psikusa i wygramy z nimi. To ci co chuja grają? Jadwiżański i KS Poznań to drużyna, która przegrała 30-0 w tym sezonie. A w tym turnieju jak wam idzie? No bardzo dobrze. Jak to jest? Buba, buba. Doping. Nie można z piwem grać? Proponuję piłkarzom zrobić 15 minut przerwy. Gramy, gramy. Chyba spuszcza. O kurwa, jaki trik. Panie kierowniku, w taką pogodę to jakieś grzyby w tym lasku, co? O, już mogą być kureczki, maślaczki. Zaraz trzeba będzie się przejść. A takie pod papierkiem? Pod papierkiem też na pewno. Papieżoki? Nie na raz, Konrad. Nie na raz, dobrze. Jeden, Konrad, nie daj mu! No cóż, nie zrobiliśmy psikusa za bardzo.
Jaki wynik? 0-1. Główny pozytyw jest taki, że deszcz spowodował, że moja koszulka znowu jest tak ładnie opinająca moje ciało i wszyscy mogą widzieć tę rzeźbę. To jest pozytyw, kurczę, tego deszczu. Muskulaturka, Cristiano Ronaldo, a tutaj mój brat. O jasne, Bibianie. Ty miałeś grać. Ja grałem, nie pan ambasador jest, kurwa, ekspert. Kończę jakiś ekspert. Byś zapytał, jak nam idzie. Jak wam idzie? Dziękuję, dobrze. A przed nami kolejny mecz. Teraz gramy z Coco Jumbo. Ile macie do końca? 3 mecze. 3 mecze? No dobra, to tak tylko ustawiamy. Masz basenik, możesz się wykąpać. To tak, tu jest sauna. To tak, ty do basenu, panie do basenu i gramy dalej. A żółty to hit sezonu w modzie damskiej. Fajne buty. Pierdoli! Kurwa! O kurwa. No nie, no kurwa. No. Ile było w ogóle? 3-3, kurwa. Kogo zabolało? A my 3-0 przegrywaliśmy, tak? Poszukajcie na taśmie, jak jest 3-0 i Coco Jumbo krzyczy: tylko nie spierdolcie tego, jak się zamieniali. Jedna z drugą. My zremisowaliśmy, teraz podpatrujemy ETV. Jaki wynik? A nie wiem. Nie, 2-2, no tak. 2-2? 2-0. Tak. Zawodowstwo. Co dziadostwo? Ta twoja drużyna? Zawodowstwo. Zawodowstwo. No, tam ci zawodowstwo są. Aszu poradzi sobie. No. No ale niewiele się spóźniłeś. A na ile lat umowa podpisana? Dożywotnio. A długo pożyją? Podpatrujemy TV, my zaraz gramy z formacją. A ja ty jakoś ładnie śpiewasz podobno. Zdarzyło się, zdarzyło się. A co śpiewasz? Ale tak na poważnie. Ładnie czy nieładnie? Byłem na każde twe zawołanie. Wciąż ci słodziłem, prezenty dawałem. W niego. Pogoda się. A nagrałeś jakieś informacji? Jest. To weź tam jakąś próbkę. Ty wrzuciłaś mnie do friendzone, heja, hej. Uśmiechem, że ty będąc, heja, hej. Ty wrzuciłaś mnie do friendzone, heja, hej. Uśmiechniętą przy tym będąc, heja, hej. A jak to żeś to zrobił? Jak Laguna. Zremisowaliśmy z Coco Jumbo 3-3 i zremisowaliśmy z formacją 3-3. No po takim meczu to musiała być nagroda. Został nam jeden jeszcze mecz do końca, ale najważniejszy, bo pierwszy wygrany będzie. A gramy z Dziadowicami. PKS Orzeł Dziadowice Folwark. Są strasznie zestresowani. Stresujecie się przed ostatnim meczem? No, widać, że się stresujecie. A nie mówiłem, że się stresują? Dobra, gramy. Wygramy. Kurwa, samobój, ja idź, kurwa! Sam, lepszy się urodziłeś! Ja pierdolę! Kurwa, mać! No dobra, zdradzę pewną tajemnicę, że my tego turnieju nie wygraliśmy. Ale kto wygrał? O tym poinformujemy w innych programach na kanale Kartofiska. A co? Do widzenia! Chujowo zagrał w piłkę w barwach farmacji Telekomin, tak samo chujowo zaraz zaśpiewa. Misiek, Czusek, Gejder! Wrzuciłaś mnie do friendzone, heja, hej! Uśmiechniętą przy tym będąc, heja, hej!
daję ci miłości wiele, hej, a hej! Wciąż jestem przyjacielem, hej, a hej! Teraz dziewczyny z całej siły piszczą!